Chodź. O. Tutaj. W dresach. Niestety, nie jak ostatnio. O. O, ta kamerka nawet, zobaczcie, ona ma takie bugi, że to odświeża, to się inaczej nazywa, overdrive, ma tak gówniane, że te piksele jest. Co sądzę o nowym, strasznie OP, co? Quick Gambit? Właśnie będzie nowa seria, Quick Gambit Value. Będziemy 10 godzin Quick Gambit grali. Piszemy Lemona. Nie. Chodź. Ojejku, jak piszczy. Chodź. Co to? O, kurde, mogłem mapę wziąć szczerze, ale dobra, patrzę na to, tylko trochę głośno grywam. No, to jeszcze nie jest wszystko, ja się tylko muszę się przegrzać. No, ale w ogóle to jest szybciej niż sokowo, nawet bez tego czerwonego domu, i patrzę na to. Ale chłopcy, tak OP jest to... Tego skręcającego Blighta? Właśnie widziałem i dzisiaj go w YouTube, na YouTubie stawię. I w ogóle ten perk nowy będzie do... On jest... Czekaj, wchodzisz w momencie chyba jakbyś... Normalnie, ty. Jesteś szybszy? Samouk. Do samouka tego będzie fajny. Bo też... Ja, bo jak coś mnie trafia skilczeki, to będzie dalej fajne. Bo to będzie trafiało ci skilczeki jak na doktorze. W randomowych miejscach będą się pojawiać. Więc to będzie trochę ciężej wtedy trafiać w te białe. Ja sprintuję dosłownie. Przejdzie, co jesteś? Jestem na... idę przez środek mapy. Jak shity wygląda, jakbyś miał. A czekaj. Ej, no, ty szybki jesteś. Patrz, jak ja długo cię muszę dogonić. A czekaj, nie trać leciatki, bo jeszcze mnie oślepisz. Ja mam czekaj, no... las jeszcze. A dobra. No właśnie, ja to teraz można skręcać. Właśnie, te kickboxy są teraz wybaczalne, to jest tak piękne i to podobno też działa na Weskerze i innych tego typu killerach. Życie już tak się nie blokuje, ja już normalnie bym zrobił. Dobra, jeszcze raz spróbuję. Patrz, jak mogę wykręcić. Jezu, to jest tak piękne. Uwierzcie, na normalnych serwerach tego nie wykręcicie. Formuła 1. Jest piękne. Czekaj, chodź na paletkę, bo będzie cooldown. Czekaj, weź. Dobra, dajmy, że niszczę i teraz. No i... Znaczy tu bardziej do trzymania W będzie dobre. A muszę to sprawdzić, czy... Ty, nie ma, nie ma przyciągania, ma się to wykręcić. Co ja wiem, na jedno to wykręcą. Ścianę graficzną, ale... Ty mam perk od NC, chcę się wyleczyć i też wyjdzie. No zobaczmy, jak... Sprintem też to działa. Takim jest ten, to tam jest kompletnie gówne, no bo co im pokażę? Dwa geny pewnie, który jest na lewo i na prawo. Ja już trochę to nie czaję, bo... To nie pokazuje. No bo zobaczcie właśnie, widzę sobie, to jest nowy Blight. Defsi, kiedy próbują zrobić, znaczyć Blighta, możecie robić coś takiego właśnie. To już jesteś na ostatnim stacku. To czemu tak zapierdala? No, a jak to działa w czasie... Czemu teraz nie skończony stacku, to jest ten addon w sensie... Dwa czerwone addony. No, ale w sensie kiedy... Patrzcie na to. Nie, to nie może. Nie. To nie przejdzie. Wyrkamy Alchemic Ring, tymczasem Defsi, a patrz na to. Ze sprintem jak chodzę. Jeszcze w miskasie, jak on do tego połączył. Ale powiem szczerze, bo... Ja myślałem, że... On Blight dostanie szczerze tylko nerfy. A oni mu zrekorowali to. Ale ty tylko wolny jesteś w sumie, tak. Ale ty... Ale co to zmienia, jak ty możesz robić coś takiego? No... Patrz na to. Jak jestem w tym zasięgu, to ja widzę geny oddalone dalej od 30, od 24 metry, czy jak? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. No ale ja widzę... Ej, bo ja widzę wszystkie geny. Ej, dobra! Bo ja widzę wszystkie geny, ja myślałem, że tylko w zasięgu totemu. Ej, to nie jest aż tak złe jednak.
Ale z drugiej strony... No kto ci weźcie perka pod to? Nie mając celu, i tak genów nie będzie ci robił. Ale teraz przetestujmy tego perka na skill checki. Ja bym... Open ten blade. No nie, to nie przejdzie. Aha, i to wnesią. Mongo Els, nie, to dla kidosków trafianie skill checków, że w innych miejscach się trafiają. W sensie dalej, co jest łatwe. Nie, skill check w innym miejscu. Ale chwileczkę, bo ja muszę trafić białe, czy niego. Dobra, Elsa. Nie, jednak... Wtedy. Nic nie będzie. Cheatów te. Dobra, Dzisiaj, weź też zastanowić, co ty zrobisz, tyle. Czekaj, co mam za tobą. Daj się zastunować, bo chcę zobaczyć ten dystans. Mhm. Sam sobie zobaczysz. Wydajmy jeszcze to. No nieźle, ja nawet skaczmarków nie widzę wtedy. No ja nie... No. A czekaj, jak ty to wcześniej robiłeś? Aha. A możesz obracać po prostu, myszką. No to... Nieźle, myślę, że... Nieźle. Kto tu cetował, kurde? A, ja się odbijam jak coś od czegoś. Main blightów mówią. A, okej. Okay. I to ma zamienić? Aktualny czerwony. No. No to zajebiście. A, okej. Okay. Mhm. Za każdy rush do 4 chyba masz 30% więcej skrętu jakby. No nie wiem, kto tu tytuwał? Nie, tu nie wejdzie, to jest nie moje, ale a duży cooldown jest, to trzeba przyznać. No. Ale szczerze? Ale jak zakończysz ten, jak zakończysz... Oj, to ty myślałem, że to bot jest, jesteś. Jak zakończysz rusha chyba bez uderzenia surwa, to ci się regenerują do 3 z powrotem. Nie, właśnie, w sumie, bo no rzeczywiście. To możesz sobie podbiec, skończyć i możesz rushować co chwilę bez hita. Ej, rzeczywiście. Kto tu? Nie, to jak ten Trickster, to będzie zmęczone. Ale nie nie, oni tu trzeba jakiegoś muszą dać. Na pewno, żeby wolniejszy być. Tak, zobacz, dystans bez stona. Bo ja sobie wziąłem teraz tego perka, żeby być skończone. To weź to zmienić po prostu. Dzień, to może daj się wyleczyć. Dobra, ci tu dystans, to nie, czycie... Słuchaj, cię szukajcie jak? No. A, dobra, no po prostu biegnę. Nie, bo to aż tak dobrze to nie działa. Działa. Dobra, niszczę to. No i dajmy... Dobiegniesz raczej tam już do końca. No to z perkiem jestem pewny, że już byś dobiegł do końca mapy. Ja bym jeszcze 3 km bym był. No. No, no to... to powiedzmy do tego... No i teraz tak naprawdę dopiero mam ten dystans, co wtedy... Nie, no, to jest duża różnica. No po prostu... 20%, a jeszcze pragnę zauważyć, że to jest też różnica taka, że ty gubisz Chase'a wtedy, to nawet nie chodzi o